tego rana to był dla mnie ważny dzień, bo przez wygraną rzeczywistość miała być jak sen. Ale strasznie coś mnie boli, nie mogę już nawet chodzić, a mama z troską pyta, co się dzieje, o co chodzi. Chwilę później czuję mróz i wsiadam do samochodu. Na pogotowiu pytam, czy mogą mi jakoś pomóc. Zmarnowany i zmęczony, odesłany do szpitala, a tam przez godzinę czekałem na przyjście lekarza. Skojarzony i bezczelny odesłał mnie do Wałbrzycha, a ból ciągle narastał i nie wiedziałem, czy wytrzymam. Kolejna podróż kilkanaście kilometrów dalej, przez ból i mróz oczy zamykały się już same. Przez kolejne zamieszanie tracę następną godzinę. Mówią, że nie robią takich operacji na tą chwilę, a jednak można podjechać, więc wsiadam i uciekam. Najgorsze jest to, że nawet nie wiem, co mnie czeka. Życie pisze historię, masz tu jedną o mnie. Następny szpital, tutaj ludzi jest mnóstwo. Znów muszę czekać, licząc, że uda mi się usnąć. Konieczna operacja, przeprowadzi ją natychmiast. Na opasce podpisany z imienia i nazwiska. Czekam już w swojej sali, kładą mnie na stół i jadę. Widzę tylko sufit, czekam na znaczną poprawę. Waliło mi serce, nie wiedziałem, czy wytrzyma. Kiedy coś mi strzykiwali i nie krew płynęła w żyłach. Nie wiem, jak to zrobiłem, trzymałem się do końca. Mimo że zwykły dzień stary zamienił się w koszmar. Kiedy jechałem na salę, mówiłem spokojnie, mamo, a gdy dojechałem, mogłem powiedzieć dobranoc. Budzę się już po wszystkim, widzę tylko białą salę. Kiedy urwał mi się film, próbuję te chwile odnaleźć. Rozmowa z rodzicami, niestety muszą już jechać. Ja nic nie mogę zrobić, zostaję im tylko czekać. Życie pisze historię, masz tu jedną o mnie. Sali próbuje się ze mną poznać. Oboje twierdzimy, że nie możemy tutaj zostać. W końcu staję na nogi, upadek na podłogę, dosłownie w przenośni, bo wytrzymać już nie mogę. Dostaję informację, że w niedzielę wychodzę, tak jak ten ziomek, z którym teraz gadam co dzień. Przyszedł ten dzień, koleś z sali już wychodzi, a mnie zatrzymują na 48 godzin. Już nie mam z kim rozmawiać, więc gapię się przez okno. Poznałem prawdziwe znaczenie słowa samotność. Kolejna noc, godzina druga, słyszę płacz dziecka. Był ze mną na sali, więc dobrze wiem, jak cierpiał. Miał około 6 lat, a los już go tak rani. Takie przeżycie może budzić lęk lub nienawiść. Teraz już tylko podpis i wychodzę na parking. Biorę głęboki wdech i przestaję się martwić. Życie pisze historię, masz tu jedną o mnie.